Mokre Łapska TV. Znowu ja, ten sam dzień po odpudełkowywaniu. Się witajcie. No i co? No, panel założony. Wygląda to tak. Nie wygląda to wcale tak źle, chociaż jakby mnie ktoś zapytał godzinę albo dwie godziny temu, to byłem naprawdę pełen wątpliwości, co tu jest nie tak. Natomiast już oko zaczyna mi się przyzwyczajać i już w tym momencie zaczynam być zadowolony. Chociaż założony panel T5, 61 W, piszą na tym kartce, że tam, że dwie świetlówki białe. Tutaj są dwie świetlówki białe i jedna niebieska i, a to później, i piszą o tym, że to jest 6500 K, cokolwiek to znaczy. Mówiłem wcześniej, ekspertem od oświetlenia nie jestem, wiem na temat oświetlenia właściwie chyba niezbędne minimum. O oświetleniu można powiedzieć naprawdę dużo, dużo więcej, ale to nie u mnie, bo zdobywam dopiero to doświadczenie. No a skoro chcę się bawić w rośliny, to to oświetlenie jest ważne. Pierwszy mój panel T5, przyznam szczerze, tak, kiedy odpaliłem światło poza akwarium jeszcze w poprzednim filmiku, rzeczywiście światło wydawało się być mocne. Kiedy założyłem, tak tylko przypasowałem panel do akwarium, odpaliłem to światło, to przyznam szczerze, w pierwszym momencie wrażenie było takie, że takie to takie mocne światło miało być, czy ono jest takie mocne. Natomiast prawda jest taka, już nie wiem, minęło tam z dwie godzinki, kiedy ta lampka sobie na tym akwarium siedzi, i prawda jest taka, że prawdopodobnie jest to po prostu złudzenie optyczne. Uderzyło moje oczy zjawisko takie, że po prostu jest to w jakimś sensie złudzenie optyczne. Jak nie mam, bo kiedy włączyłem kamerę, no to już widzę, zresztą nawet widać po łunie rozchodzącej się po pokoju, słup światła wydostaje się z akwarium, bardzo oświetla pokój. I także, no reasumując, pierwsze moje wrażenie z te piątkami na moim akwarium, do którego już byłem przyzwyczajony, że po prostu chciało mi się powiedzieć, kurde, ktoś mnie tu wkręcił, to nie są te piątki, to jakoś dziwnie wygląda, no nie podobało mi się diabelnie. Natomiast już minęło troszeczkę czasu, oko zaczyna mi się przyzwyczajać, a mało tego, kiedy nagapiłem się w oświetlenie T5 i odwróciłem wzrok do mojego głównego akwarium, w którym zawsze uważałem, że jest bardzo dużo światła, od razu miałem wrażenie, że te ósemki są o wiele, wiele ciemniejsze. Dalej, kolor światła, to jest, jak mówię, to są moje pierwsze wrażenia. Kolor światła wydaje, w pierwszym momencie wydawał się być zupełnie inny, o wiele zimniejszy. I tutaj powiem, że te ósemki wydają się mieć o wiele cieplejsze światło. W tym momencie to wygląda słabo, dlatego że ja dopiero co skończyłem podmianę wody i ta woda jest mętnawa i nawet nie miałem specjalnie ani czasu, ani siły, żeby przetrzeć szyby, więc jest to zrobione dosyć na szybko. Dalej, montaż. No oczywiście, że przysporzył mi delikatnych problemów. Plan był taki, że zdejmuję tylko górę, zostawiam tą ramę i zakładam panel na ramę. No, kiedy założyłem panel na ramę, to pierwsze co się stało, to jej nie założyłem, dlatego że rama była za gruba i te stopki, o, stopki te po bokach, które widać, które po prostu wchodzą na szybę, były zbyt wąskie, sterowki były zbyt wąskie, a mało tego, nawet jeżeli mi się udało jakoś to na słowo honoru postawić, to lampa była za daleko od powierzchni wody, wobec czego zostałem skazany na akwarium otwarte, co widać na załączonym obrazku. Mówiłem wcześniej, pod ramą jest czarny silikon. No tak strasznie to nie wygląda, ale wolałbym, żeby te rogi były, żeby te krawędzie były czyste. No ale trudno, jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. Najważniejszy jest wygląd akwarium, który nawet w tym momencie też nie jest perfekcyjny, bo powtarzam, to jest akwarium tymczasowe. Także no, pierwsze wrażenia to takie, że wcale nie wydawało się to światło takie mocne, chociaż jak się oko przyzwyczai, to rzeczywiście jest całkiem mocne. Jakby mnie ktoś zapytał, czy mnie się w tym momencie to podoba, to co ja tutaj widzę i wy też, to nie bardzo.
jakby brakuje mi starego wystroju, brakuje mi tych zacienionych stref, no ale wiem, że to jest kwestia przyzwyczajenia, więc tutaj już się nasuwa wniosek. Każda zmiana oświetlenia kompletnie zmienia akwarium, jego charakter, jego wystrój się kompletnie nie zmieni, natomiast oświetlenie zmienia bardzo, bardzo dużo. I tutaj już jest ciekawostka, że gdyby mieć lampki punktowe, to można by się tym światłem naprawdę fajnie pobawić. Na koniec chciałem tutaj gorąco poprosić wszystkich te piątkowiczów, którzy mają doświadczenie przy tym rodzaju oświetlenia, żeby mnie troszeczkę oświecili, czego ja się w tym momencie mogę spodziewać. Mówcie też, jak to z waszego punktu wygląda, bo na razie, przyznam się, ja na razie nie jestem przekonany do wyglądu tego akwarium. Co dalej? Aha, jest jeszcze jedna taka rzecz. Tutaj naprawdę pouczcie mnie, tylko ci, którzy naprawdę mają doświadczenie z te piątkami. Tutaj są dwie świetlówki białe, jedna niebieska. Na jaką cholerę jest ta, no wiadomo, że tam zmienia kolorystykę nieco, ale na jaką cholerę jest ta niebieska świetlówka i co ona robi i co ona, jakie ona może problemy, bo coś mam wrażenie, że ona może jakieś tutaj problemy mi przysparzać. Natomiast no tak, no niech sobie nie myślą, że mokre łapska wszystko wiedzą, bo mokre łapska wcale nie wiedzą wszystkiego, mokre łapska tak naprawdę bardzo dużo nie wiedzą. Mokre łapska się dzielą tym co mają, a nie tym, co by chciały mieć. Dlatego naprawdę czujcie się jak najbardziej upoważnieni, żeby troszeczkę mi tutaj powykładać oświetlenie T5 i związane z tym akwarium roślinne. Na koniec jeszcze pokażę tryby pracy tego akwarium. Wyłączam świetlówkę niebieską. Bang. I wygląda to w tym momencie tak. Kurczę, wygląda to dziwnie, nie wiem, na pewno jest to kwestia przyzwyczajenia. Jakoś tak to akwarium wydaje mi się być teraz lekko takie płaskie. Jest jeszcze jeden tryb. O! I to, drodzy te piątkowicze, mokrołapskowicze, jak mi ktoś jest w stanie wytłumaczyć na cholerę komu taki tryb oświetlenia akwarium, to bardzo proszę, bo ja nie wiem, komu takie coś jest potrzebne i do czego. Także wracając do oświetlenia pełnego, będę to akwarium oświetlał normalnie, tak jak oświetlałem, około 6-7 godzin i zobaczymy, co się stanie. No nic, no za jakiś czas zrobię filmik, jak to wszystko wygląda, czy te rośliny się nieco ruszyły, czy nie. Sam jestem bardzo ciekawy, jak te rośliny zaczną się w tym momencie zachowywać, bo na pewno zrobiłem im tutaj niezły surprise i mam tylko nadzieję, że nie zaczną się ponownie adaptować, bo ostatnio tutaj na moje własne życzenie było troszeczkę kłopotów. Te rośliny wszystkie zaczynają wracać. Jedyne, co sobie radę daje świetnie, to krypty i tutaj po raz kolejny wychodzi moje lenistwo. Jeżeli wiecie, jaki to jest rodzaj kryptokoryna, też mnie proszę pouczyć. Mam dwa rodzaje, oba jeszcze nie chciało mi się doczytać, jakie to są. No tyle o wrażeniach po zamontowaniu panelu. Szczerze mówiąc, patrzę na akwarium i mi się nie podoba, patrzę w ekranik i w ekraniku podoba mi się lepiej, więc prawdopodobnie moja kamera też jakoś inaczej to zinterpretowała. No tyle. Z nowych rzeczy nowe światło. No i moja ciekawość, co się teraz stanie dalej. Siema.